No, siemaneczko, witajcie wy w nowym roku. Z tej strony Jakub, a tutaj wracamy do Amagami po tygodniowej dwa dni przerwie, jakoś tak, bo ostatni został wrzucony 22 grudnia, a potem był po prostu tydzień przerwy, bo ten tydzień był spowodowany tym, że spodziewałem się gości, że moja siostra przyjedzie na tydzień. Wiecie, że w tym tygodniu, gdzie zaczynają się... że przyjedzie w piątek, czy tam w sobotę na Wigilię, a potem będzie do końca roku siedziała, nie? Że 1 stycznia odjedzie. No ale koniec końców dzieciaki jej dostały po prostu ospy. No. I nie tylko one mają ospę, bo moi koledzy informują, że ich dzieciaki też mają ospę, więc taki chyba sezon przyszedł. I to tyle, a nie nagrywałem tych odcinków, no bo mówię, dobra, już nagram tą obiecaną seryjkę Reksia. No i widzieliście te 6 odcineczków. Pierwszą grę ograłem, a w drugą jestem w trakcie. Nie wiem, kiedy kolejne odcinki Reksia się pojawią. To nie jest istotne. Istotne jest to, że przechodzimy do Amagami, czyli leczymy dalej traumę miłosną naszego głównego bohatera, Junciego. No i przy okazji już jest okres, że jak popełnimy złą decyzję, to sayonara. A patrząc na to, jak to łatwo można popełnić, że no nowi gracze mogą mieć malutkie problemy. Ja akurat byłem schapany, jak ogrywałem ścieżkę tą, co chcę wam pokazać, więc nie popełniłem błędu, ale za drugim razem bym się pomylił. No dobra, dwie minuty są, koniec wstępu. Idziemy spać. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Te kilka będzie trochę dłuższy niż zazwyczaj te równe dwie minuty. No bo wiecie, musi to wszystko ładnie przemielić i tak dalej, i tak dalej. No i tak się sprawy mają. Odcinków nie było, bo mieli być goście, a potem stwierdziłem, że dobra, już niech będzie ten Reksio, no i tak dalej, no ale już nieważne, jesteśmy. 2:30. Start! Ech, z pewnością robi się coraz zimniej. Jakoś tak, mam wrażenie, że ostatnio zrobiło się wyjątkowo zimno. Chociaż, jak się nad tym zastanowić, prawdziwa zima jeszcze nie nadeszła, więc później powinno być jeszcze zimniej. No, u nas też było zimno w pewnym momencie, a teraz zrobiło się aż z drugą stronę za ciepło. Znaczy, ja akurat nie tęsknię za śniegiem, ale no kurde... no dziwna sytuacja. Ale cóż, globalne ocieplenie i takie tam. Może faktycznie. Chociaż z drugiej strony nie narzekam. Niech Holendrzy opanują sytuację, żeby ich nie zalało, to budują tamę. Nie wiem, czy jesteście świadomi. Chyba z Wielką Brytanią, ale ogólnie to Holendrzy planują na Morzu Śródziemnym, nie, Atlantyckim, zbudować wielką tamę, która powstrzyma przed katastrofą, jaką by było to, że ich kraj zostanie zalany, ich państwo. Trzymam kciuki za Holendrów. Ja nie będę tęsknił ze śniegiem, nawet jeżeli to ma oznaczać, że ich go nigdy już nie będzie. Nadeszła pora okropnych poranków. Ale wciąż ludzie naokoło mnie energicznie ze sobą rozmawiają. Na przykład ta dwójka tutaj. I tak się właśnie sprawy mają. Rozumiem. Więc jeżeli chodzi o dzisiejsze praktyki, na jakich rodzaju ćwiczeniach powinnam się skupić? Pomyślmy. Ej, ja znam te głosy. Mamy Nanasaki oraz przyjaciółkę Haru. Zapomniałem. Zapisane przecież Tsukahara Senpai i Nanasaki. Wow, to jest Tsukahara Senpai i Nanasaki jest z nią. Nigdy bym się nie spodziewał, że znają się, ale przypuszczam,
że to musi być prawda. Rozumiem. Więc to tak. Zrobię tak. Tak. To może być trudne, ale myślę, że po tym możesz się spodziewać dobrych rezultatów. Tak, tak. Dziękuję ci bardzo. Spodziewam się wspaniałych wyników. Sądząc po tym, o czym rozmawiały, wygląda na to, że należą do tego samego klubu. Ale wciąż pierwszaczka, która zna się z Tsukaharą Senpai. Jeśli bym dołączył do klubu, to zastanawiam się, czy bym mógł spotykać się z tak sympatyczną senpai jak ona? Jakoś tak zrobiłem się zazdrosny. O, ktoś tu zaczął fantazjować. Ale patrząc na wiedzę z gry oraz wiedzę z anime, bo chyba w mangach tego nie było, to Tsukahara Senpai ten ma dosyć dużo adoratorów. Jak to powiedziała Morishima Senpai, z takimi jak to chyba tak było, jak chciała ją przekonać, żeby przebrała się za Mikołajkę, żeby w tym konkursie na wybory Miss Santa, że może twarz ma trochę straszną, to oczywiście parafrazuję, bo tak nie do końca było, słowo w słowo, ale nogi i tyłeczek ma dobre. No i pamiętam, że Junci się strasznie zagapił na nogi i dostał małego, szybkiego, malutki, szybki pocisk, który sprowadził go na ziemię. Ale musiał być dwa razy, no bo zaczął już fantazjować o tych dobrze wyglądających nogach. Ale dobra, to nieważne. Więc w sumie może kontynuujmy wątek na Nanasaki, jak już zaczęliśmy z nią rano. Ten ranek. No dobra. Nie ma tutaj nic do roboty. W takich chwilach jak ta czuję się tak zrelaksowany, że jedyne co chcę robić, to uciąć sobie drzemkę. Tachibana-kun? E? Rozglądu, spin to jest takie obracanie głową. Odniosłem wrażenie, że ktoś zawołał mnie po imieniu. To jest dziwne, a może to po prostu moja wyobraźnia? Nie! Tachibana-kun, wstawaj! E? A, to tylko Takahashi-sensei. Poprawna odpowiedź mi. Och, to jest Takahashi-sensei. A teraz wstawaj. Mała zjebka od samego ranka? Nie widziałeś mnie, bo miałeś zgarbione plecy i patrzyłeś na ziemię. No tak. Serio, i do tego te twoje ziewanie na korytarzu. No właśnie, jak zwykle jest to dobry czas, więc powiem ci coś. Tachibana, czy ty jakoś ostatnio zbyt mocno nie obijasz się? Naprawdę? Popatrz. Jeśli jesteś taki, ponieważ nie masz żadnego konkretnego celu na przyszłość. Troszeczkę zabolało. Poza tym masz w tej szkole już młodszą siostrę. No prawda. Jako jej starszy brat, nie sądzisz, że powinieneś świecić jej przykładem? Przypomina mi, że ta młodsza siostra, o której wspomina, to jest ta, która wymarała swoją koleżankę po pierwsze. Myślę, że Junji nie jest taki zły w porównaniu do niej. Dlaczego? Po pierwsze, bo mogła, dostała pozwolenie, a po drugie zawsze chciała spróbować. No chociaż szczera dziewczyna, nie? Na przyszłym roku będziesz w ostatniej klasie, więc weź się w garść. W tej chwili wydawało mi się, że kątem oka kogoś zauważyłem. Obstawiam, że to pewnie Nanasaki go teraz śledzi, tą sytuację. No, obserwuje, jak dostaje Junci zjebkę.
Tachibana-kun, czy ty w ogóle mnie słuchasz? Tak. Takahashi-sensei jest za blisko. Wiesz, słuchanie kogoś, kiedy ktoś do ciebie mówi, jest najbardziej podstawowym elementem dobrego wychowania. Tak, przepraszam. To dziwne, zostałem skarczony, ale jakoś tak czuję się... Zrozumiałeś? To, co inni w tobie zauważają w pierwszej chwili, to twoje zaniedbywanie się. I nie mówię ci, co ma zrobić we własnym domu, ale przynajmniej ogarnij się w szkole. No dobra. Jako twój nauczyciel oczekuję od ciebie pewnych rzeczy. Jeśli będziesz dalej podążał swoją obecną ścieżką delikwenta, będę musiała cię beszczać w kółko, rozumiesz? Raz po raz w kółko? To trudne, ale w jakiś sposób sprawia, że czuję się trochę szczęśliwy. O, wygląda na to, że Junchi to przypadek gościa, który koniec końców lubi być opieprzany przez ładne przedstawicielki płci pięknej. Pewnie nie jedno małżeństwo się klei głównie dlatego, że facet lubi być opieprzany przez swoją kobietę. I widziałem takie przypadki. Że facet jest sam, jak nie ma jego żony, czy tam dziewczyny, to wszystko sam sobie potrafi zrobić. Gotować, posprzątać, wyprać. No wiecie, nie ma problemu. Ale jak jest jego wybranka, to nawet odnoszę często wrażenie, że on specjalnie prowokuje takie sytuacje, żeby dostać tą wzrąbkę. I coś w tym stylu jest z Junchi, tylko Junchi tego nie kontroluje. On po prostu cieszy się z przypadkowych zrąbek. Nie jest prowokatorem. W porządku? Zrozumiałeś? Tachibana, kun, odpowiedz mi. Ach, tak. Sensei? Odpowiedz poprawnie. Ach, tak jest. Bardzo dobrze. No to... Weź się w garść. Coś jest chyba ze mną nie tak? Wpatrywanie się w te przerażające oczy jakoś mnie uszczęśliwiło. Ciekawe, o których oczach teraz mówisz. Oczywiście ja bez złośliwości żadnych. Nie. Bycie szczęśliwym z powodu bycia skarconym. Czy ja jestem jakimś zboczeńcem? Ale skoro o tym mowa, czuję, jakbym był obserwowany przez kogoś innego niż Takahashi-sensei. Ach, nieważne. Prawdopodobnie to tylko moja wyobraźnia. Rzuciła się na mnie tak nagle, przez to w czasie rozmowy byłem całkowicie rozbrojony. Tak. Tak właśnie musiało być. Tachibana dalej się... Jednym uchem wleciało, drugim wyleciało. Ale mu się nie dziwię. Ja bym był jeszcze taki złośliwy, bo w Japonii są bardziej dyscyplina działa. Ja bym był złośliwszy i bym powiedział coś w stylu... No bym coś głupiego jeszcze odpowiedział nauczycielce, więc... Dobra. Teraz muszę teraz będzie trzeba dobre wydarzenia wybierać. Jeżeli będę chciał na przykład z Tsukasą kontynuować wątek. No dobra. Chyba teraz pora na to wydarzenie, bo po pierwsze jest to ostatnia szansa, jak widzicie. Ostatnia szansa, że tym razem, że będziemy mogli to wydarzenie, mieć okazję brać w nim udział, nie? Więc po prostu jedziemy. Umehara z pewnością wygląda na takiego, któremu się śpieszy. Zastanawiam się, co takiego mogło się wydarzyć. Jestem troszeczkę ciekawy. Idę go spytać. Siemaneczko, Umehara, co jest? O, hej, Tachibana! Spokojnie. Co takiego... Co tak cię poruszyło?
Chłopie, ty odrobiłeś ostatnią pracę domową z fizyki? A mieliśmy w ogóle takie zadanie domowe? No weź, daj spokój. Ostatnim razem dostaliśmy te arkusze. Och, teraz gdy o tym wspominasz... Jeśli nie oddasz tego arkusza do dzisiaj, na pewno wylądujesz na zajęciach pozalekcyjnych. E? Serio? Tak, mówił mi o tym mój kolega z klasy B. I co my teraz z tym faktem zrobimy? Zrobię je teraz. Jeśli uda mi się wkraść na jakiś czas podczas zajęć, mogę sprawić, że coś takiego się wydarzy. Ty też lepiej o siebie zadbaj. Narka! Powiedział mi, żebym sam o siebie zadbał. Przypuszczam, że trzeba będzie jednak to zrobić. Lepiej będzie, że również ja się pośpieszę. To zadanie jest jakieś zaskakująco trudne. Ale chyba właśnie pojawiła się wybawicielka. Ale patrzcie, to tylko pokazuje oko, bo pokazuje nam to, że no po tym jak Cecibana jej pomógł, gdy został po szkole, żeby jej tam pomóc z tymi arkuszami i tam jeszcze w jednej sytuacji, to już trafił do kręgu zainteresowań, że ona jest zwróciła na niego oko. Nie, że wiecie, jakoś wyjątkowo, że nie wiadomo co, ale już zaczęła tak bardziej dostrzegać. No i przy okazji ona jest tą z tych postaci, która lubi pomaga innym, ale nie jest koniec. Powiedzmy, że fakt, że lubi pomagać, to nie jest ten decydujący. Powiedzmy, że jest bardziej pragmatyczną osobą. Nie jestem pewien, czy dam radę skończyć, nawet jeśli będę się tym zajmował przez całe zajęcia. Wyłapała okazję. Tachibana-kun, użyj tego. He? A ja Tsuchi-san. Wybacz, że was posłuchiwałam. To może być zbyt śmiałe z mojej strony, ale potraktuj to jako podziękowanie za niedawną pomoc. Mówiłem? Naprawdę? W zamian proszę nie pokazuj tego Umeharze-kun. He? Och, pewnie, mówiłem. Umehara nie trafił do jej kącika zainteresowań, tylko ją ci, więc... Pomóc pomoże, ale pamiętajmy, tylko właściwą osobą. Myślę, że najszybszym sposobem byłoby wykonanie własnych obliczeń, odnosząc się do tego. Okej, dam siebie wszystko, zrobię jak mówisz. Dzięki, Yatsuchi-san. To nie tak, daj z siebie wszystko, okej? Uratowany! Dobra, spróbujmy sobie z tym zadaniem jak najszybciej poradzić. Dobra, tyłeczek uratowany. Grunt został zabezpieczony. Tsukasa teraz zdobyła punkcik, zaliczenie u naszego Junciego. A teraz mamy nagłe wydarzenie i dupa mamy, jeżeli chodzi o naszą wolną wolę. I coś mi mówi, że to będzie ostatnie, bo patrząc na to, że ono, z tego co pamiętam, jest dosyć długie, więc trochę się będzie bez moich niepotrzebnych wtrąceń. No bo, żeby zdążyć ten odcinek, zdążyć to przed 30 minutą. Tutaj. Może to dlatego, że wczoraj grałem w gry wideo i niezbyt prosto przy tym siedząc, ale dzisiaj jakoś moje ramiona są naprawdę sztywne. A może po prostu czuję się w ten sposób, ponieważ jestem tchórzem na zajęciach, które właśnie mieliśmy. Hej, ty! Ty tam, koleżko, który sobie tam drzewie? He? Jeżeli się nie mylę, musisz być Tachibaną. Podejdź tutaj na chwilę. He? A ty niby kim jesteś? Został otoczony Tachibana. Sakurai Rihoko, powiadasz? Nieważne jak na to spojrzymy z każdej strony, to nie może być prawda. Ach,
ale z pewnością musicie się z nią znać. Ale nawet jeżeli... Cicho tam! Nawet jak na gościa, nawet jak na faceta, strasznie dużo narzekasz i przejmujesz się szczegółami. Co za problematyczny facet. O co chodzi z tymi dziewczynami? Posłuchaj, idziesz z nami czy nie? Idziesz czy nie? Więc jak będzie? No tak, jeśli tak nagle mnie pytasz, możemy odmówić albo się zgodzić. A pójdźmy. No dobra, zrozumiałem. Ho, ho, ho! Naprawdę to rozumiesz, prawda? Zgodnie z oczekiwaniami, Rihochi ma dobre oko. Czy ty, Rihoko, czy wy jesteście znajomymi z Sakurai? A, no właśnie, to nasze pierwsze spotkanie. Jestem przewodniczącą klubu ceremonii herbaty Yuzuku Yuri Ruriko. Hiba Manaka, wiceprzewodnicząca. A, więc należycie do tego samego klubu, co Sakurai. Właśnie tak. To członkinie klubu ceremonii herbaty. Trochę już o nich słyszałem, od Rihoko, ale... poczekajcie sekundkę. W tym czasie powinna zakończyć się już wymiana przewodniczących klubów, więc te tutaj są jej koleżankami z klasy? Chociaż nie przypominam sobie, żebym widział je wśród drugorocznych. Po co się wycofujesz? Wasze klasy to... Trzecie A, co z tego? Trzecioklasistki? Czy Zbyjun ci właśnie wyczuł, że będzie wykorzystywany fizycznie? Normalnie byśmy wykonywały zmianę przewodniczących, ale pojawiło się kilka okoliczności. Więc takie buty... Nie wchodźmy w szczegóły. Więc niby po co mam z wami iść? Hej, pomożesz nam to nieść. Czy to nie przypadkiem? Co, wygląda jak placek rybny czy coś w tym stylu? Wygląda jak blat kotatsu. Zgadza się. Było cięższe niż myślałam. Jesteśmy takie zmęczone. Zostaw to po prostu w klubie. Liczymy na ciebie. A my zabierzemy inne rzeczy. Wygląda na to, że nic na to nie poradzę. Przypuszczam, że po prostu zaniosę im to do klubu. No, trzeba było uciekać, kiedy miałeś możliwość. Ale no tak już bywa. Jak już powiedziałeś A, to już... No zanieś ten głupi blat. Ach, wybacz. Postaw to tutaj. Tam. Tak. Tam. No to jedziemy! Dobra robota! Jesteśmy ci wdzięczne! Przyniosę trochę herbaty. Poczekaj chwilkę. Dziękuję, ale tak naprawdę nie znam właściwej etykiety. Czy istnieje etykieta dotycząca herbaty jęczmiennej? Pierwszy raz o tym słyszę. O nie! Chodzi mi o to, że to przecież jest klub ceremonii herbaty, więc... Tak naprawdę nie wykonujemy ceremonii podczas przerw. Och, rozumiem. Cóż, mamy lekcję historii świata, więc chciałabym kontynuować przerwę na herbatę. Co ona właśnie zasugerowała z moją wagarę, czy co? A przy okazji, skąd wiedziałaś, że jestem Tachibana, skoro nigdy się nie spotkaliśmy? Rihochi sporo o tobie mówi, wiesz o tym? Słyszeliśmy co nieco. Odkąd dołączyła rok temu, było kilka dni, kiedy o tobie nie mówiła. Rozumiem, przepraszam. Słysząc to wszystko, mogłyśmy powiedzieć, że to ten Tachibana, o którym ciągle gada Rihochi. Nie mogę przestać się zastanawiać, co takiego o mnie gadała.
No ciekawe, nie? Jestem tu pierwszy raz, ale przyznaję, naprawdę mają tutaj dużo różnorakich cosiów. Coś nie tak? Ach, właśnie sobie pomyślałem, że naprawdę ładny pokój macie. Noni? A? Niby gdzie? Macie kotaksu, a nawet lodówkę, a może... Kupiłyście je to wszystko ze swojego budżetu? Znaleźliście to gdzieś? A czy to może... ukradłyście je? Trzecia opcja. Czy wy właśnie może to ukradłyście? O! A potrafisz to stwierdzić? To my, wbrew temu, że tylko nielicznym udaje się uzyskać przyjemne otoczenie, bijemy na alarm i działamy w imię sprawiedliwości. Rycerscy złodzieje. Trochę jak w Personie. Czekaj, czy wy właśnie... Przecież żartuję sobie. To stare kotaksu dostaliśmy w prezencie ze spokoju nauczycielskiego, a dokładnie od Wefisty. Przywieźliśmy też coś w zamian. No weźcie, zaskoczyłyście mnie. To po prostu była uczciwa wymiana. We właściwym miejscu, we właściwym czasie. Zimą robi się naprawdę tutaj zimno. No jejciu, proszę, oto herbatka. Dziękuję. Nawiasem mówiąc, lodówka była łupem wojennym z dawnych czasów. Chociaż słuchając prośby nieznajomego, wydajesz się być całkiem dobrym facetem. Cóż, myślę, że Rihochi też jest naprawdę fajna. A, kto mi przypomina o jednym... Co na przypadkiem nie sprawia wam zbyt wiele kłopotów, prawda? Zero problemów. Popełnia kilka błędów, ale jest taka zabawna, że jej wybaczamy. Rozumiem, czyli Rihoko dobrze się tutaj miewa. O, chyba o wilku mowa i przyszła. Wybaczcie mi, a nie mieliśmy się spotkać przypadkiem jutro? A może dzień po... He? Junci? Co ty tutaj robisz? O wilku mowa. Albo coś w tym stylu. W każdym razie uspokój się. Ważny jest spokój. W każdym bądź razie. Nasze spotkanie było dzisiaj, ale mamy wystarczającą siłą roboczą, więc jest w porządku. Zero problemu. A Junci wam pomógł? Tak jakoś wyszło, że im pomogłem. Dziękuję ci, senpai, a Junci przypadkiem nie sprawiał problemów? Hej, 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 co ty właśnie próbujesz powiedzieć? Ta dwójka jest z tego samego rodzaju. Jest dobrze, poradził sobie lepiej niż ty. A, więc to tak. Łupy idealne. To wspaniale! O, Kotatsu! Senpai, czy ja też mogę spróbować? Naprawdę nie mam nic... Naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Juhu! O, zabrakło czasu. W porządku, to twoja nagroda pocieszenia. Będziemy kontynuować naszą działalność klubową. No weźcie. No cóż, w takim razie ja też już pójdę. Jasne. Ja też. Dobrze, dobrze. Dzięki za pomoc. Do zobaczenia. No to... A, poczekaj. Pomogłeś nam dzisiaj. Możesz tutaj przychodzić w nagrodę, gdy tylko będziesz miał na to ochotę. Przypuszczam, że skorzystam. Dobrze, więc tak się mają sprawy. Dziękujemy za twoją pomoc. No to przyjdź jeszcze kiedyś, dobrze? Tak, tak, pewnie. Jakoś tak jest tam o wiele bardziej przyjaźnie, niż mógłbym sobie wyobrażać. Haha! Gdyby to usłyszały, to by się nieźle wkurzyły. Zastanawiam się. Zastanowię się. Fufu.
No dobra, mamy równe 30 minut. A, się udało, udało, dobra. Więc pora na zakończenie, więc tak. Przeżyjmy ten nowy rok, żeby nie pierdykło coś, żeby ta wojna na Ukrainie się skończyła, żeby się nie rozszerzyło na nas i żebyśmy nie musieli oglądać świata z okopów. Oraz żeby nie wybuchła jakaś straszniejsza epidemia, coś innego na dnie zeżarło, nie doszło do jakiejś katastrofy naturalnej. Wiecie, po prostu przetrwajmy rok 2023. Ja wiem, że dopiero się zaczął, ale nie zapeszajmy. Więc tak, dziękuję za oglądanie, to był Amagami, a z tej strony był Jakub, czyli po prostu nara. Szczęśliwego nowego roku, czy jakoś tak? No dobra, więc nara.